Rozpoczęły się zapisy do 6. edycji samorządowego programu Zdrowy Powiat. Ta nazwa mówi właściwie wszystko. Jego pomysłodawcom od początku chodzi głównie o wprowadzenie w czyn starej jak świat prawdy, lepiej zapobiegać niż leczyć. W bieżącym roku oferta usług medycznych znów się rozrosła. I tym razem jest to profilaktyka nowotworów piersi dla kobiet w wieku 25-49 lat, profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego dla mężczyzn powyżej 40 roku życia, profilaktyka nowotworów jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia, badania psychorukowe i neurologopedyczne dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat, profilaktyka nowotworów dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat i szkoła rodzenia. Gdyby Państwowa Służba Zdrowia działała bez zarzutu, powiatowy program profilaktyczny byłby zbędny. Sytuacja wygląda jednak inaczej. To sprawia, że od początku cieszy się on wśród pacjentów ogromną popularnością. Powiatowy program promocji zdrowia jest to program innowacyjny, mający na celu zwiększenie dostępności naszych mieszkańców do służby zdrowia. Wszyscy wiedzą, że dostęp do służby zdrowia jest ograniczony kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego wychodzimy naprzeciw. Podpisanych zostało 8 umów na łączną kwotę 180 tysięcy złotych. Dodatkowo jeszcze współpraca z PCK z zakresu szkolenia z pierwszej pomocy oraz krwiodawstwa. Wszelkie informacje na temat programu można znaleźć w wydanym przez powiat informatorze. Są one również dostępne w internecie oraz w samorządowej prasie. Ten program co roku nieco modyfikujemy w zależności od tego, jakie potrzeby zgłaszają nam mieszkańcy. Tym razem chcemy zachęcić jak największą grupę osób do tego, żeby w programie współuczestniczyć. Wydaliśmy specjalną broszurę, w której znajdują się adresy, numery telefonów placówek, które będą realizowały te usługi w ramach programu Zdrowy Powiat 2016. W ubiegłym roku hitem profilaktycznej oferty było diagnozowanie oraz leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży. W przyszłym organizatorzy chcą bardziej zająć się starszymi mieszkańcami powiatu. Już nie tylko ich stanem zdrowia, lecz także tym, od czego on w dużym stopniu zależy, stylem życia. Przygotowujemy obecnie wieloletni program aktywizacji seniorów w powiecie legionowskim. Chodzi nam o to, żeby ci osoby starsze wyszły z domu, aktywizowały się, żeby poprzez ruch jednak spowodować to, że ten proces starzenia będzie coraz wolniejszy. Bo czas, wbrew powszechnej opinii, czasem da się oszukać. Trzeba tylko poświęcić na to trochę czasu. Im więcej, tym oczywiście lepiej.